Chińskie antidotum zaakceptowane. Eksperci już o trzeciej fali. Sprzedaż złota bije rekordy. A na koniec nastolatka wyrzucona ze szkoły. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, zapraszam na nasz drugi kanał Bądź na bieżąco Ekstra, gdzie ostatnio rozpoczęliśmy taką małą serię z Anią. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu staramy się wypuszczać dla was filmy, które nagrywamy razem w formie takiego jakby podcastu. Sami zresztą zobaczcie mały fragment. Wstrząsające doniesienia dotyczą Bartłomieja M. No i już tak sugeruję troszkę, że to ten od Macierewicza, ale pewnie doktorant nie. Na Uniwersytecie Opolskim. On nie był doktorantem i uczył się u Rydzyka. Więc Toruń, a nie Opole. Nie chodzi o pana Misiewicza. Wcześniej kandydata do Sejmu z listy PiS, doktoranta na Uniwersytecie Opolskim. Mężczyzna miał wykorzystywać seksualnie nastolatki podczas sesji fotograficznych. On grał w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. No, ale jeśli nikt z Prawa i Sprawiedliwości o tym nie wiedział, sprawa nie wyszła na jaw, no to nie powinno to mieć teraz wpływu na ich notowanie wyborcze, na sondaże. Nie powinno się w ogóle powiązywać tego człowieka z PiS-em publicznie, medialnie. Jego to się nie powinno powiązywać z aktorem. Popatrz, co on robił. Co? Statystował w kilku filmach Patryka Wegi, grał w reklamie środka na potencję. Jak chcecie się zapoznać, to koniecznie klikajcie. Link macie tutaj, subskrybujcie nasz drugi kanał BNB Extra, bo tam są po prostu jaja. Takie śmiesznie jest. Przynajmniej ja śmiechłem parę razy. Sami ocencie. A teraz lecimy z pierwszym. Kya Chin ne teesra vishw yuddh chhed diya hai? Światowa Organizacja Zdrowia awaryjnie dopuściła do użytku antidotum chroniące przed wiadomo czym chińskiej firmy Sinopharm. To pierwsza zaaprobowana przez WHO antidotum na wiadomo co, niewyprotokowana na Zachodzie. Jest to również pierwszy przypadek, gdy WHO awaryjnie zatwierdza do użytku antidotum chińskiej produkcji na chorobę zakaźną. Sinopharm podawany jest w wielu krajach, które zakupiły ten preparat od Chin. Preparat Sinopharmu został już podany kilkuset milionom osób w Chinach i innych krajach. Zatwierdzenie antidotum przez WHO oznacza, że organizacja ta uznała preparat za skuteczny i bezpieczny, a zatem może on zostać włączony do programu COVAX, gwarantującego dostawę antidotum do państw rozwijających się. Aprobata WHO może zwiększyć zaufanie do chińskiego preparatu, którego ponad 100 milionów dawek sprzedano za granicę. Antidotum Sinopharmu podawana jest w dwóch dawkach, a WHO zleca stosowanie jej u osób powyżej 18 roku życia. Według chińskich władz preparat Sinopharmu zapobiega zachorowaniu na wiadomo co ze skutecznością ponad 79%. W próbach klinicznych w Brazylii, Turcji i Indonezji antidotum wykazało skuteczność pomiędzy 50,65 a 83,5%. W Europie chiński preparat dopuścili do wykorzystania Węgrzy. W tym kraju używanych jest 6 preparatów przeciw wiadomo czemu. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, chiński Sinopharm, a także rosyjski Sputnik V. Do tej pory co najmniej jedną dawkę antidotum podano na Węgrzech ponad 4 milionom osób, to ponad połowa dorosłej populacji. Chińscy wyjaśnikom nie tisra wyszyjut, jewik हथियारों से लड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। No i teraz ciekawe, jak będzie wyglądać aprobata państw rozwiniętych, bo wiadomo, że jak WHO akceptuje jakiś preparat, to jest to sygnał dla krajów rozwijających się, że mogą z niego skorzystać. W niektórych państwach w ogóle nie ma czegoś takiego jak jakaś odpowiednia agencja, która by to regulowała, takie używanie antidotum, i tam bardzo ważne jest zdanie WHO, bo to oni zapewniają obywatelom odpowiednie standardy. Ciekawe tylko, jak to będzie wyglądać z Europą i Stanami Zjednoczonymi? No bo zobaczcie, że z jednej strony trwają tutaj dyskusje na temat tego, czy może nie znieść praw patentowych dla koncernów farmaceutycznych, żeby zapewnić większą produkcję, a z drugiej strony nie dopuszczają do użytku antidotum chińskiego. Więc ciekawe, o co rzeczywiście tu chodzi. Jasne, jak nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo o co chodzi. O hajs. Ale czy jak jest co, czy jest jednak coś więcej? Bo jak chodzi o to, żeby jak najwięcej osób dostało dawkę, to powinni znieść te patenty i brać chiński antidotum, i to by jakoś było spójne z ich retoryką. Albo nie brać antidotum chińskiego i nie znosić patentów. Jeżeli stanie się tak, że te retoryki będą ze sobą sprzeczne, no to dobrze wiecie, o co chodzi. W tym przypadku tylko o pieniądze.
Bo jakoś ciężko uwierzyć, że jedyne dobre antidota to są akurat te z zachodu, gdy Chiny są drugą największą potęgą na świecie, która aspiruje na pierwsze i praktycznie już się pozbyła choroby ze swojego kraju. No i gdyby na przykład Polska stosowała też preparat chiński, to może nie byłoby ryzyka wystąpienia czwartej fali, która właśnie została zapowiedziana. Zresztą posłuchajcie sami. Sporo się zmieni, maj upłynie nam pod znakiem łagodzenia obostrzeń. Warto zapamiętać te dwie daty, 15 maja i 20. Obawiamy się czwartej fali, czyli tej, która będzie spowodowana dość mocnym luzowaniem restrykcji w maju i czerwcu, powiedział w TVN24 dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Jak zaznaczył, dzięki antidotum ewentualna czwarta fala nie będzie już tak dotkliwa jak ta z marca i kwietnia. W sobotę Ministerstwo Zdrowia zaraportowało o 4765 nowych przypadkach wiadomo czego. Zestawiając to z danymi sprzed równo tygodnia, liczba zachorowań zmniejszyła się o 1704. Najwięcej nowych przypadków jest w województwie śląskim. Resort poinformował o odejściu 421 zakażonych pacjentów. Liczba zachorowań wykrywanych każdej doby spada już od kilkunastu dni. Po raz ostatni ponad 20 tysięcy przypadków zakażeń odnotowano w Polsce w połowie kwietnia. W maju będzie następowało znoszenie kolejnych obostrzeń. Otworzą się restauracje, uczniowie powrócą do nauki stacjonarnej, a noszenie masek na zewnątrz nie będzie już obowiązkowe. W TVN24 najnowsze dane resortu zdrowia skomentował dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Naukowca zapytano m.in. o to, czy mamy już do czynienia z końcem trzeciej fali wiadomo czego. Ona się już zbliża, powiedział. Po chwili jednak dodał, obawiam się czwartej fali, czyli tej, która będzie spowodowana dość mocnym luzowaniem restrykcji w maju i czerwcu. Rakowiecki doprecyzował, że z początkiem czerwca już będziemy na krzywej wznoszącej się, a apogeum osiągniemy pod koniec czerwca. Trend spadkowy powinien nastąpić wraz z końcem roku szkolnego i kalendarzowym zamknięciem szkół. Według prognoz w lipcu odporność populacyjna w Polsce osiągnie poziom 75-81%, a to, jak tłumaczy Rakowski, jest bardzo niedaleko od docelowej odporności zbiorowej. Będąc blisko tej odporności, powyżej 70%, dynamika wybuchu kolejnych fal jest zupełnie inna niż na początku epidemii, mówił ekspert na antenie TVN24. I kina, i ważna informacja dla osób, które chcą zorganizować imprezy okolicznościowe, wspomniane komunie czy wesela, będą mogły być one... No, to ciekawe, jak to będzie. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, prawdopodobnie mogą się sprawdzić, sprowadzić się do podobnego wzrostu do tego, z jakim mieliśmy do czynienia rok temu w czerwcu, czyli taki nieznaczny wzrost. Bo o ile dobrze pamiętam, to właśnie w podobnym okresie wirus był wtedy w odwrocie. Nie było czego się bać i trzeba było iść na wybory, zwłaszcza seniorzy. Chociaż z drugiej strony już za miesiąc lato ludzie będą chcieli się wyszaleć po zimie i po lockdownie, nacieszyć się wiadomo czym w odwrocie, zanim ten odwrót się jeszcze odwróci, już odwrotu w jesień nie będzie. Oczywiście, jeżeli przewidywania Unii się sprawdzą i rzeczywiście osiągniemy tę odporność stadną do połowy lipca, to wtedy będziemy musieli przejść... Jedynie sprawdzian dotyczący rzeczywistej skuteczności antidotum. Jeżeli przejdziemy ten test, no to powinniśmy już ogłaszać koniec wiadomo czego. Jeżeli jednak okaże się, że nie będzie żadnej odporności, bo a. coś się stanie z dostawami i produkcją antidotum lub b. skuteczność preparatu znacznie się osłabi i na przykład każdy, który przyjął dwie dawki na początku roku, będzie potrzebował kolejnych i już ich nie będzie na tyle, albo po prostu antidotum nie będzie działać na jakąś nową mutację, no to wrzesień może być znacznie gorszy niż tego oczekujemy, szczególnie przez to, że oczekujemy, że będzie dobry. Następny temat. Wyprodukowany przez Hereusa, no na tą chwilę to jest jakieś 170 tysięcy złotych z lekkim haczykiem. Zainteresowanie złotem na światowych rynkach jest obecnie ogromne. W Niemczech w 2020 roku sprzedano go najwięcej w historii, 163 tony, czyli ponad 20 ton więcej niż w rekordowym 2011 roku. Z kolei w USA popyt na złoto w 2020 roku okazał się trzykrotnie wyższy w porównaniu z 2019 i ukształtował się na poziomie 66,4 ton. Samoloty ze złotymi sztabkami latają rzadziej, ale konwoje z cennym ładunkiem mkną autostradami. Tak złoto jest transportowane m.in. do Polski.
Rosji. Rekordy padły też w Turcji. Tam sprzedano 121 ton i w Kanadzie 7,6 tony. Podaż stara się nadążyć za popytem. Rafinerie przetwarzając złoty kruszec pracują pełną parą. Tempa nie zwalniają centra logistyczne, również te we Frankfurcie. Największe w Unii Europejskiej, które niedawno zmagało się z falą zachorowań na wiadomo co, wskazują eksperci. Samoloty ze złotymi sztabkami latają rzadziej, ale konwoje z cennym ładunkiem mkną autostradami. Tak złoto jest transportowane m.in. do Polski. Kruszec stał się popularną alternatywą do inwestowania, także nad Wisłą. Jeszcze kilka lat temu trzymanie pieniędzy na bankowej lokacie wydawało się najbardziej optymalnym sposobem oszczędzania, bezpiecznym i dającym zysk. A jak jest teraz? Przy obniżonych z powodu kryzysu stopach procentowych wydaje się mało prawdopodobne, by zgromadzone na terminowych depozytach środki nie traciły na wartości. Inwestorzy lokują pieniądze w nieruchomościach, ale na tym rynku podaż również nie nadąża za popytem. Skoro na rynku jest deficyt nieruchomości, może warto rozważyć inwestycje w akcje giełdowe czy obligacje korporacyjne. Na GPW po ubiegłorocznych spadkach mamy obecnie do czynienia z powolnymi zwyżkami. Granie na giełdzie to rozrywka dla inwestorów o silnych nerwach, a więc słaba alternatywa dla lokat bankowych. To może Bitcoin. Warto jednak powiedzieć, że według niektórych ekspertów kryptowaluty to rynek bardzo ryzykowny, niemal w takim samym stopniu jak hazard. Warto też wspomnieć, że Komisja Nadzoru Finansowego na początku roku wydała komunikat, w którym ostrzega, że inwestycja w kryptowaluty i kryptoaktywa wiąże się z wysokim ryzykiem, a sam rynek jest nieregulowany. Tymczasem złoto przez inwestorów postrzegane jest jako polisa ubezpieczeniowa, bezpieczna przystań przed inflacją. Inwestorzy na całym świecie stawiają właśnie na złoto. Złoto w 2020 roku biło rekordy popularności i sprzedaży w wielu krajach na świecie, także w Polsce. W naszym kraju szacujemy, że w minionym roku Polacy kupili 8 ton złota inwestycyjnego, czyli prawie dwa razy więcej niż w poprzednich latach. W 2021 roku trend wzrostu sprzedaży kruszcu się utrzymuje, mimo korekty na cenach. Skonfrontowani z pandemiczną rzeczywistością, w której lokaty bankowe przestały dawać poczucie bezpieczeństwa, dziś szukamy alternatywnych sposobów oszczędzania. Komentuje Jarosław Żołędowski, prezes Menicy Skarbowej SA. Oczywiście ja nie polecam jakoś specjalnie, żeby takie rzeczy kupować, bo dużo lepiej mieć mniejsze monety. Właśnie złoto ma taką specyfikę, że nie da się go podrobić. No i zasoby ziemi oraz koszt wydobycia bardzo ograniczają podaż, co sprzyja kursowi. Wszystkie te czynniki sprawiają, że złoto długoterminowo jest de facto jedną z lepszych, można powiedzieć, że walut do trzymania pieniędzy. Jednak jest fizyczne, więc nie ma problemu z jakimiś tam bankowymi sprawami czy rządowym zajmowaniem majątku. Jest uniwersalne na całym świecie, wszędzie sprzedacie złoto po praktycznie takiej samej cenie. Jest stabilne, na złocie w długim okresie nie stracicie, bo trzyma swoją wartość. Oczywiście ma się tu do czynienia z różnymi wzrostami, spadkami, ale w długim okresie, na przykład lat 40, ryzyko jest praktycznie zerowe. Ale oczywiście niczego wam tu nie będę polecał. Sam nie analizujcie swoje finanse, jak chcecie nimi zarządzać. Bo my już przechodzimy do ciekawostki dnia. Dlaczego? Dlatego, że tu chodzi o moją przyszłość i przyszłość moich znajomych, mojej rodziny. Julita, uczennica drugiej klasy niepublicznego liceum ogólnokształcącego zespołu szkół katolickich imienia Matki Bożej Miłosierdzia Białymstoku, została relegowana ze szkoły. Powodem wyrzucenia 17-letniej dziewczyny był jej udział w demonstracjach w obronie praw kobiet. Będziemy się domagać publicznych przeprosin. Myślę, że przynajmniej tyle należy się mojej klientce. Mówi w rozmowie z Onetem Anna Jaczun, jej pełnomocniczka i adwokatka. Poznałam Julię przy okazji sprawy związanej z protestem na Dzień Kobiet 8 marca. 26 kwietnia w związku z rzekomą organizacją nielegalnych zgromadzeń, Julita była przesłuchiwana przez policję. Dzień później została relegowana ze szkoły, rzekomo w sprawie jednej z manifestacji w obronie praw kobiet. My do tej pory nie wiemy, jaka jest faktyczna podstawa relegowania Julity ze szkoły. Nieoficjalnie dyrekcja szkoły dała do zrozumienia, że tak owszem, chodzi o angażowanie się w protesty. Chciałabym jednak podkreślić, że ani statut szkoły, ani regulamin, ani żaden akt prawa wewnętrznego nie może uczniom regulować, co mają robić w swoim wolnym czasie i nie może też ograniczyć prawa do manifestowania i wyrażania poglądów. Niestety przyjęto właśnie taką narrację, że była w takiej szkole, że to szkoła niepubliczna, katolicka i można sobie ustalać swoje zasady. Podkreślam, ani szkoła publiczna, ani niepubliczna, społeczna czy prywatna, katolicka, informatyczna, językowa czy kucharska nie może w swoim statucie, regulaminie ograniczać prawa do wyrażania poglądów, bo jest to prawo zagwarantowane w konstytucji, umowach międzynarodowych, Komisji Praw Dziecka. I proszę pamiętać, że mamy hierarchiczny system prawa w Polsce
i zasadę, która mówi, że jeżeli normy prawne są ze sobą sprzeczne, to norma wyższego rzędu jest prawnie obowiązująca. Więc nawet jeśli w statucie szkoły są jakieś zapisy, że nie można się angażować w jakąś działalność albo statut ogranicza poglądy ucznia, to jest to w obliczu prawa nieważne. Skoro już jesteśmy przy statucie, szkoła przy tym wypowiedzeniu nie dochowała swojej własnej procedury. W statucie szkoły przewidziano tryb, według którego uczeń jest usuwany z listy uczniów. Rada pedagogiczna powinna podjąć uchwałę o usunięciu ucznia i na podstawie tej uchwały dyrektor podejmuje decyzję, która może być zaskarżona do kuratorium. My dostaliśmy tylko gołe wypowiedzenie bez decyzji o mocy decyzji administracyjnej. Nie wiemy, czy w szkole zebrała się rada pedagogiczna w tej sprawie, czy uchwała została podjęta i kiedy, przed czy po wydaleniu mojej klientki ze szkoły. No bardzo dużo złamało i bardzo dużo pokazało, jak... No, to jest mocne upolitycznienie szkoły, z którym tak bardzo walczy niby nasze Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zobaczcie, jak uniwersytety chciały robić godziny dziekańskie, aby studenci mogli protestować, to Czarnek wielki skandal ogłasza i zapowiada wzmożone kontrole i wyciąganie konsekwencji. Jak dowiedzieliśmy się o usunięciu z listy uczniów za udział w proteście, no to nagle nic nie wiemy o Czarnku, żeby walczył o nieupolitycznianie szkół, nie? Przynajmniej ja niczego takiego nie słyszałem. Ciekawa zależność. Drętwy, słuchaj. Adam, zdradzasz mnie? Ewka, no co ty? Przecież jesteś jedyną kobietą na tym świecie. Co ty robisz? Liczę żebra. Tego skora mamy od Arkadiusza Bakuły z naszej grupy facebookowej Pocztawki Macieja Reaktywacja, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Adama i Ewę. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Pocztawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością cię zapraszam. A tymczasem jeszcze bardziej zapraszam cię na nasz drugi kanał Bądź na bieżąco ekstra, gdzie możesz zobaczyć takie fajne podcasty moje i Ani, takie semi-podcasty. Bo to nie jest normalny podcast, tylko przegląd newsów, ale w formie takiej podcastowej, jakby bez scenariusza. Generalnie w ogóle bez scenariusza, bo nawet nie mamy niczego przygotowanego. Wchodzimy na Google Newsa i komentujemy. Zgodnie z komentarzami wychodzi śmiesznie. Mam nadzieję, że tak jest. Ja parę razy śmiechłem. W takim razie i wy zobaczcie, czy jest to w miarę zabawne, czy ujdzie. Dajcie nam jakiś kierunek, w jakim moglibyśmy iść przy kolejnych produkcjach. Najlepiej w komentarzach pod tamtymi filmami. Teraz zamiast napisów końcowych macie fragmencik jednego z naszych odcinków wspólnych. No i wbijajcie linki do tego filmu. Macie oczywiście w opisie i przypiętym komentarzu. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. No i heja. To jest partia, która... powstała po to, żeby promować pedofilię, zoofilię i nekrofilię. Że to powinno być dopuszczalne. No jakaś tam orientalna, orientacja. Orientacja seksualna, jak oni to tłumaczą, nie? No, ale, znaczy jej odstrzelać, nie? Ale to nie jest wina Holandii jako rządu, tylko oni mają takie prawo, że tam każdy może promować cokolwiek. I tam może powstać dowolna partia. Partia morderców, nie? I jeżeli ktoś myśli, że można mordować, no to oni też mogą sobie wejść do Sejmu, jeżeli będą mieli odpowiednią grupę osób.